czekaliśmy jeszcze na ważnych gości. Wszyscy się pojawili, więc możemy zaczynać. Witam Państwa na uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza, zorganizowanej wspólnie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku oraz Koło Miejsko-Powiatowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski. Proszę Państwa o powstanie. Sztandar Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski prowadzić. Zapraszam do zajęcia miejsc i o zabranie głosu proszę dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Danę Pestrokę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest... Mamy dzisiaj taką mównicę, jest tak wyjątkowo. Cieszę się bardzo, że jest z nami pan wiceprezydent Edward Zdziebowski. Witamy serdecznie. Witamy również panią Annę Sadlak, dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Słupsku. Witamy po raz pierwszy w roli wicedyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pana doktora Bronisława Nowaka. Witamy przedstawiciela starostwa powiatowego, pana Zbigniewa Babiarza-Zycha. Witam serdecznie moich przyjaciół, dyrektorów instytucji kultury. Witam przedstawiciela prezesa APR-u, pana Jacka Szubę. Witam serdecznie przyjaciół, czytelników, a szczególnie bibliotekarzy, bo to dzisiaj jest nasze święto i to dla nas tutaj dzisiaj Państwo jesteście. Witam również przedstawicieli biznesu, ponieważ biznes i kultura idą w tej XXI wieku. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji w obszarze kultury. Wywodzi się z powstałej w 1915 roku w Warszawie Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej. Od 1916 roku trwały prace nad statutem przyszłej bibliotekarskiej organizacji. W 1917 roku członkowie komisji powołali Związek Bibliotekarzy Polskich, pierwszą organizacją skupiającą bibliotekarzy w kraju, odzyskującym niepodległość po 120 latach zaborów. Zebranie inauguracyjne odbyło się 21 października 1917 roku w Warszawie w gmachu Biblioteki Publicznej na Koszykowej, a zainicjował je wykład Faustyna Czerwijowskiego Zadania nowożytnego bibliotekarstwa. Początkowo działalność Związku Bibliotekarzy Polskich polegała głównie na tworzeniu... ...powiedzieć, że ja już tutaj kilka razy brałem udział w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez bibliotekę i moje wypowiedzi są trochę monotonne, bo zawsze, kiedy jestem poproszony o to, żebym podzielił się refleksją, to zawsze mówię, że no, jestem zaskoczony, nie spodziewałem się, gratuluję pomysłu, gratuluję tego, jak Państwo traktujecie swoją misję, jak mówię. I teraz nie będę tego wszystkiego powtarzał, tylko jak dotąd to się nie zmieniło. Natomiast chcę powiedzieć, że wszyscy słyszymy, i to też jest prawda obiektywna, że czytelnictwo, nie tylko chyba w Polsce, ale na świecie, maleje. Czyli sięganie po pisaną książkę zaczyna być mniej atrakcyjne jak lata temu. Na pewno wiedza, na pewno emocje, na pewno przeżycia, które znajdują się w książkach, nie zginą. I to ludzie zawsze będą potrzebowali, żeby sięgnąć po wiedzę fachową, sięgnąć po te emocje, którymi ktoś, czyli pisarz, z nami chce podzielić. Ale trzeba zadbać o to, żeby formy przekazu nadążały za
społecznymi możliwościami, czyli to, co w Bibliotece Słupskiej ma miejsce. Czyli nie tylko książka, ale wiemy, że biblioteka prowadzi książkę mówioną, ma zbiory takie, prawda? Czyli można sobie wypożyczyć nawet tak, czy książki pisane Braillem, czy pracownia digitalizacji, która służy temu między innymi, że archiwizowane są te najcenniejsze zasoby. Podziękowań i wiązanki kwiatów dla pani dyrektor. Chcielibyśmy również przekazać listy gratulacyjne i kwiaty dla pracowników, których chciałbym, żebyś mógł teraz wyróżnić. I tak, jeśli można, poprosić panią Alinę Jasiocha. Niemożliwe. Serdecznie i obiecuję, że nasza współpraca będzie w dalszym ciągu tak pięknie i tak się rozwijała. Dziękuję serdecznie. Jakoś łatwiej. A po drugie, nie zrobiłbym nic sam, gdyby nie współpraca, gdyby nie chłonność, że tak powiem, współpraca, zdolność do współpracy wszystkich ludzi, którzy ze mną pracują. Tutaj wymieniam przede wszystkim fotografów, tych, którzy nawet przyznali mi nagrodę, prawda? Czyli pani dyrektor i cały sztab naszego zespołu i wszystkich, którzy po prostu współpracują. Dziękuję. Które na co dzień stykają się z pracą bibliotekarza. Są z czytelnikami zawsze i wszędzie. Zapraszam panią Urszulę Chojnowską, kierownika działu opracowania zbiorów. Listy są osobiste i na pewno kierownicy odczytają listy w zakamarkach swoich przepięknych działów, prawda? Ulu, jest ładnie teraz u ciebie. Dziękuję bardzo. Ja tu nie mam, ale zaraz zostanie wniesiony tort ode mnie dla bibliotekarzy. Zapraszam panią Reginę Radzio, kierownika działu gromadzenia i kontroli zbiorów. Dziękuję za jej mnóstwą pracę. Książki to nasz majątek. Pani Renia wraz z całym zespołem dba o to, aby ten majątek powiększać i zachować w takiej formie, żeby był zawsze odczytywany. Zapraszam panią Danutę Rakowską. Niestety pani Danuty Rakowskiej dzisiaj nie ma, kierownika działu udostępniania zbiorów, ale jest Renatka Matejczuk, która ją zastępuje.
dział udostępniania zbiorów jest potężnym działem, ponieważ są im 6 filii bibliotecznych, wypożyczalnia, klub czarnego krążka, multimedia, działy dziecięce. Bibliotekarze z tychże działów robią naprawdę wszystko. Są animatorkami, bibliotekarkami i właściwie pozyskujecie również sponsor, psychologami też. Ale zespół, który jest zespołem od wszystkiego, ponieważ w dziale promocji informacji regionalnej tworzy się mnóstwo dokumentów, szczególnie skupiając się na regionie, również na animacji książki. Tutaj pan prezydent wspominał o tym, że to tradycyjne czytelnictwo zaczyna troszkę jakby spadać. Od 3 lat prowadzę takie wewnętrzne badania, przyglądam się czytelnictwu i ono o dziwo od 3 lat wzrasta, czyli jest, i też jeżeli chodzi o czytelnictwo tradycyjne, również na różnych nośnikach, podane w różnych formach, ale to zależy od tego, w jaki, czy to będzie atrakcyjny sposób podania tejże informacji. Także dziękuję. Przeczytasz tam, są bardzo osobiste słowa. Zapraszam pana Sławomira Żabickiego, kierownika pracowni digitalizacji. To będzie. Możecie słyszeć tym pracownikiem digitalizacji. Nie ma to prawda. W pracowni digitalizacji bardzo dużo się dzieje. Są wolontariusze. Zapraszam panią Angelikę Dyrmo, główną księgową. Budżet to potęga. Musimy tak z księgową spinać ten budżet, aby nam starczyło na wszystko. Wykorzystując oczywiście nie w sposób pejoratywny nasz biznes. I na koniec zapraszam pracowników, którzy są obok mnie, mają stanowiska samodzielne. To jest wspólny list dla nich i zapraszam panią Marię Piasecką, która odbierze w imieniu pracowników samodzielnych list. Nie wiem, czy pozwolić sobie na przeczytanie, Marysiu, do ciebie należy decyzja. Nasza kadrowa zawsze czuwa nad zespołem. Wszystko jest dopięte, dograne na ostatni guzik. Może przeczytam chociaż fragment. Z nieukrywanym podziwem odnoszę się do waszej aktywności zawodowej. Wasza postawa i obowiązkowość napawa mnie dumą. Choć rozproszeni po całej bibliotece stanowicie doskonałe uzupełniający się i wspierający zespół. Uśmiechnięta przedstawicielka waszego... Ojejku, tu czytam Kraskowskiego. Ale bo prowadzenie imprezy własnej nie jest tak... Jest bardziej stresujące, aniżeli prowadzenie imprezy, która animacyjnej, dotyczącej na przykład książki. Ale Marysia Kadrowa specjalnie tak zrobiła, zaraziła mnie swoim... żeby zostać dłużej na scenie. Ale Mariusz, wejdź. Mariusz Krasowski. Kierownik działu administracji od niedawna, dzięki któremu odbyły się remonty. Właściwie bez wsparcia Mariusza nie byłoby tak prosto, ponieważ te remonty, które w 2013 roku przeprowadziliśmy, były potężne. Między innymi dzięki wsparciu pana prezydenta dostaliśmy pieniądze na wymianę dachu. A to jest spora inwestycja i sporo problemów. Wolontariat w bibliotece to potęga. W tej chwili prawie 30 osób mamy
wolontariuszy pracuje na rzecz bibliotek i czytelników, mieszkańców. Przemek Kowalczyk jest koordynatorem naszego wolontariatu i nie udało mi się odczytać listu kierowanego do specjalistów, to odczytam list kierowany do wolontariuszy. Moi kochani wolontariusze, od dzieciństwa mamy ścisły związek z książką. Najpierw bajki i opowiadania czytają nam rodzice. Potem sami sięgamy po coraz dojrzalsze publikacje. Nie trzeba nikogo przekonywać, że literatura pełni niezastąpioną rolę w kształtowaniu intelektu i emocjonalności człowieka. Odsłania przed nim piękno, które nie jest tylko powierzchownym doznaniem, ale odkrywaniem świata głębokich i twórczych wartości. Dzień Bibliotekarza to okazja do składania życzeń wszystkim ludziom, których praca i poświęcenie składają się na wielkie dzieło w tworzeniu społeczności bibliotekarskiej. Serce, troska, godziny spędzone na przemyśleniach i szukaniu sposobów rozwiązywania problemów, potem bieganie i załatwianie, czasem zmęczenie, czasem niepewność, radość, zachwyt. Wreszcie prawdziwe szczęście, wielki prezent z samego siebie, jaki daje wolontariusz, gdy służy innym ludziom. Ponieważ łączy nas wspólnota interesów, można tak powiedzieć, współpraca nie tylko duchowa, ale i też w pewnym sensie materialna, ponieważ szerokim echem zarówno w mediach, jak i wśród szkół, przedszkoli odbiła się ta nasza wspólna inicjatywa, żeby ożywić, wzbogacić filie biblioteczne, jedenastkę i piątkę, i trójkę, przepraszam, co ta piątka mi utkwiła. No to dojdziemy do piątki też. Myślę, że to ma wzajemne przełożenie, bo Tęcza zaproponowała jest opisany w księgozbiorach waszych, które wy gromadzicie, a my z przyjemnością z wami współpracujemy. No, najbliższe wspólne przedsięwzięcie to będzie Noc Muzeów, Noc Biblioteki, gdzie też będziemy trochę straszyć, trochę współdziałać. Także pani dyrektor, proszę wręczyć na ręce pani dyrektor wszystkim bibliotekarzom za wspaniałą współpracę. Najlepiej. Dziękuję bardzo. Kulturą życzeń dołącza się Muzeum Pomorza Środkowego. Jak Państwo wiecie, od wielu lat muzeum współpracuje z biblioteką. Dla mnie od zawsze pracuje 30 lat, tak praktycznie zawsze gdzieś z biblioteką wspólne działania były. W tej chwili realizujemy program wspólnie tej digitalizacji, korzystamy z Waszej uprzejmości, ale też włączamy się w te działania wspólne, wspomniane Noc Muzeum będzie takim początkiem, będzie wystrzałem łącznie tutaj z kolejną instytucją. Co biblioteką kojarzy się, bo biblioteka to przede wszystkim książki budynku, a nasza biblioteka, nasza współpraca jest przede wszystkim współpracą zewnętrzną. Przy wszystkich imprezach, przy których zwróciliśmy się do pani o pomoc, zawsze mogliśmy liczyć na nią i jestem przekonany, że w przyszłości tej pomocy będzie coraz więcej, tej współpracy będzie jeszcze więcej i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, zaczynamy dopiero taką ściślejszą współpracę i zaczynamy od nocy muzeum z wysiłym akcentem, ale już rodzą się kolejne pomysły na środki unijne, na programy miękkie, także wspólnie tu chcemy zadziałać mocno i myślę, że to będzie też taki mocny akcent. Gratulacje dla wszystkich pracowników. Na ręce pani dyrektor Artemisty Słupski w dniu święta bibliotekarzy, pracowników bibliotek. Wszystkiego najlepszego w dalszej granicy współpracy z sesją zawodowych jest bardzo dobrze. Dyrektor Archiwum Państwowego Koszalinie pracowników oddziału Słupska. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Wam za to i życzylibyśmy sobie, żeby te Wasze dobre wzorce przeszły do bibliotek gminnych, bo tam też jest sporo odbiorców tak ciekawych działań.
Natomiast jedno jest ważne, że by były biblioteki, muszą być książki i muszą być bibliotekarze. Można sobie postawić pytanie, co jest ważniejsze, bibliotekarz czy książka. Ja uważam, że najpierw musi być książka, później biblioteka. Jeżeli nie będzie książek, nie będzie bibliotek, przynajmniej w ich tradycyjnym znaczeniu. I o te książki trzeba walczyć, a jest już łatwiej, ponieważ ostatnio słyszałem, że dwóch znanych Państwu z telewizji, bardzo dobrze językoznawców, wydało książkę i zastanawiali się, w jakiej formie ją wydać. Czy w formie audiobooka, czy w formie typowej, starej, tradycyjnej, papierowej. Wybrali jednak formę papierową, ponieważ uznali, że książka to jest książka. I myślę, że to jest, że będzie łatwiej w książce, natomiast aktywność jest potrzebna niezwykle. Za to dziękujemy, z przyjemnością te kwiaty i ryby, które wtedy że każda książka jest myślą ludzką, więc tak naprawdę najważniejszy jest człowiek. Po przeczytaniu publikacji interpretacje mamy własne i tworzymy następne. Czyli tak naprawdę to my jesteśmy książkami. Dobrze.